Witam was w kolejnym odcinku Shadow of the Tomb Raider. Ja jestem Sinfire i kontynuujemy tutaj już nasz główny wątek fabularny, podążając Larą za tutaj za informacjami od Abby, byśmy udali się właśnie do tej świątyni, gdyż to w niej widziała te znaki i symbole, które my jej zdołaliśmy pokazać przed chwilą. Już udajemy się do środka. Sprawdźmy, co możemy tu znaleźć. O, dotarł już do nas również Johna. Nie wyglądała tak dużo z zewnątrz. No ale co poradzisz? Johna, spójrz. Iszczel i Czakczel. Bliźniaczki spotykają się. Co to jest? Laro! Co? Mieliśmy nic nie niszczyć. Nic nie niszczę. Tylko odtwarzam oryginał. Ktoś próbował to ukryć. Przed wstąpieniem na drogę żywych. Ktoś przy tym grzebał. Jak przy... tym czymś z Meksyku. To prowadzi do świątyni życia. Leć, ja zostaję. Może znajdę coś jeszcze. Brzmi nieźle. A więc Lara znowu udaje się przodem, samotnie. Johna pozostaje z tyłu. Znalazłam świątynię. Świetnie. Cholera. Trójca już tam jest. Przebijają się do środka. Ruszam za nimi. A więc naszym celem teraz jest po prostu dotarcie najzwyczajniej do świątyni. Naciśnij R3, by włączyć instynkt przetrwania. Okej. Wysunięty posterunek. Dostęp na głębokości. Doktor Dominguez jest już na miejscu w Peru. To ci wystarczy? Tak jest, panie dowódco. Zapraszam. One były zaskakująco ciężkie i ostre, ale łódź wygląda w porządku. Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Już nie. Tak jak widzimy, troszeczkę niefortunnie tu wyszło. Że koło roślin nas... Ależ... Krefają naszą lorę. Postaram się znaleźć jakieś miejsce, gdzie ewentualnie przeciwnik nas nie zauważy. Nie spodoba ci się to, co się stanie, kiedy cię znajdę.
czy oni nadal mnie szukają? Niestety tak. Ale okej. Jeden z wrogów jest już zabity. Okej, jak widzimy tutaj, nadal przeciwnicy nas szukają. Więc dobra, ściągniemy ich w tamtą stronę, w tamtym kierunku. I wtedy wyjdziemy mniej więcej z tej strony, po to tylko, żeby zaatakować ich od pleców. Okej, jednak to tak nie działa. Tutaj rozglądają moi przeciwnicy. Zdejmujemy właśnie kolejnego przeciwnika. Ach. Niestety dostaliśmy dość spore obrażenia. Szczekajmy chwilę pod wodą. Już w tym momencie możemy... dalej przeciwników. Tak. Są całkiem mocni, cwani ci przeciwnicy, nie ukrywam. Całkiem nieźle sobie radzą. Rzucili granat do wody? Tak jest, rzucili nawet granat do wody, żeby mnie stamtąd wyciągnąć, wykurzyć. Przeciwnika postarałbym się. Chować, tchórzliwa suko! Postarałbym się go z chęcią wciągnąć po prostu do wody. Chyba mamy jeszcze tam jednego. Kurwa! Muszę coś znaleźć. Tak jest. I to chyba tyle. Wszyscy przeciwnicy wydaje mi się, że zostali zniszczeni. Oczywiście jedyne ciała, które muszę przeszukać, to są ciała osób zabitych jawnie. Tutaj manifestrujcy. Pan zawarł przymierze z Noem, mówiąc, że nigdy więcej nie zniszczy tego świata. Można to interpretować w ten sposób, że uznał, że ludzkość dostała już nauczkę. Ale czy wzięła ją do serca? Możliwa jest też inna interpretacja, a mianowicie pan przekazał możliwość niszczenia się samej ludzkości. Jesteśmy odpowiedzialni za każdą żywą duszę, a te są teraz splamione i odurzone. Minęły 4000 lat, odkąd świat oglądał czystość i zamierzamy położyć temu kres. Będziemy architektami nowego świata. Wybrukujemy dla wszystkich drogę do nieba. Zapoczątkujemy koniec tego grzesznego, karygodnego świata. Okej. I ruszamy dalej. Zajrzyjmy się jeszcze dookoła, zanim... Nawet nie wiedziałem, że możemy czekana używać do walki wręcz. Co na pewno nam się przyda.
Sprawdźmy, czy tu kogoś czasem nie zostawiliśmy jeszcze. Raczej wątpię. Lara, nic ci nie jest? Trójca ma tu swoją bazę. Ej, Johna! Rany, co to się stało? Mówiłam, że masz nic nie niszczyć. Abi, mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Nie zrób nic szalonego. Okej, mamy ognisko. Kolejne. Sprawdźmy szybko umiejętności. Mamy tylko jeden punkt dostępny, więc nie będziemy nic rozwijać. Więc możemy ruszać od razu już w dalszą drogę. Raport na temat Croft. Młoda Croft w odróżnieniu od ojca bardziej stawia na działanie niż na myślenie. Choć nie brak jej inteligencji, w mniejszym stopniu skupia się na znaczeniu i historii poszukiwanych artefaktów i chętniej podejmuje ryzyko. Ze względu na brak dzieci i rodziny ma swobodę niemal obsesyjnego dążenia do celu. Chociaż może się przez to czasem wydawać impulsywna lub nieprzewidywalna, naszym zdaniem jej zapał i konstrukcja osobowości ułatwią wpłynięcie na nią obietnicą większego wyzwania i zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wszelkie posiadane przez nią informacje, które Richard Croft zataił przed Trójcą, byłyby dodatkowym atutem. Rekomendujemy ją jako dobry obiekt werbunku. W dzienniku, oczywiście na dzienniku tutaj można zauważyć ten znak Trójcy, czyli ten taki trójkątny. To trójkątne takie coś. Okej, co my tu jeszcze mamy? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jeszcze mu zamykamy wszystko na cztery spusty? Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopień. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjadą. Okej, pokryliśmy ciało nasze błotem. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, mamy tu kolejny raport Trójcy. Raport podsumowujący. Do wiadomości doktora Domingueza. Miejsce poszukiwań? Rzeka Mazaruni, Gujana. Odkryto ślady migracji Majów. Po dalszych badaniach uznano miejsce za ślepy zaułek. Podjęte działania. Teren zalano przez zmianę biegu rzeki. Zlikwidowano miejscową ludność zatrudnioną do pracy. Usunięto wszelkie ślady obecności. Inne. Awantura w pobliskiej wiosce. Konieczna reakcja ze skutkiem śmiertelnym. Okolica odizolowana. Miejsce zalane. Wygląda jak naturalne zdarzenie. Mediom podrzucono bajeczkę o rosnącym poziomie rzek Ameryki Południowej z powodu zmian klimatu. Okej, więc... Możemy kontynuować naszą podróż. Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Mamy straty! Zaczynamy tracić ludzi! Pieprzone skurwysyny! Ruszamy! Do mnie! Zabezpieczyć wszystkie podejścia! Niech to szlak poluje na nas! Znajdziemy sprawcę! O cholera! Powinienem się tu rozejrzeć! Do mnie! Oglądać się! Cholera! Okej, okay, sobie tu jest kolejny. Mamy jeszcze jednego. O cholera! Powinienem się... Co to kurwa jest? Błoto! Powinienem rzucić na to okiem. Przede mną się nie ukryjesz. No i gdzie on został? Nasz ostatni przeciwnik. Teraz dokąd?
tyle z tych wrogów. Spójrzcie na to, Lary prawie w ogóle tutaj nie widać. Jak stoi tak na tle tych drzew. Niesamowita ta sztuka kamuflażu tutaj. Oni się jeszcze przesunęli. No nieźle, nieźle. Okej. Rozejrzyjmy się trochę dookoła. Okej, czyli musimy iść tam dalej w tym kierunku. Dobra, teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawioną. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Jest jeden przeciwnik. Jakiś koszmarny w tym momencie miasto... nie żyje. Ściana się zawaliła, zeszli za głęboko. Utratę łączności można wyjaśnić na wiele sposobów. Jak myślisz, co tam się stało? Zabezpieczamy teren. Najwyraźniej ktoś myśli, że zostali zaatakowani. Przez kogo? Nic tam nie ma. Na pewno? Czegoś tu szukaliśmy. Może to znaleźli, a może wyglądało to inaczej niż się spodziewaliśmy. Okej, więc w ten oto sposób... Johna, Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem. Udało nam się ich pokonać. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. Nie mam na to miejsca. Aha, mamy już wykorzystane maksymalne miejsce. Spróbujmy otworzyć... nasze przejście. Tak, zanim tam jeszcze wejdziemy. No nie, no nie ma co czekać. Krwawa łaźnia. Co tu się wydarzyło? Badaj wykopaliska trójcy, to jest nasze kolejne zadanie. Przycisk. Mapa archiwisty. Okej. Inspekcja świątyni. Do wiadomości doktora Domingesa. Znaleziono możliwy punkt wejścia do świątyni obok Kugłakiaku. Sprzęt wykopaliskowy w drodze. Okej, czyli... ludzie trójcy chcieli dostać się do środka świątyni, ale... ta krew, którą tutaj widzimy, jest dość mocno niepokojąca, no bo... skoro coś ich tu zabrało... to nie wróży nic dobrego dla nas. Jakby nie patrzeć. Znów szczury. Ha.
Od śmierci do życia, od nowiu do pełni, świątynia ta strzeże srebrnej skrzyni. Mamy kolejną świątynię życia. Johna, udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Więc co to jest? Ach, to jest wielka paszcza, w którą możemy wejść, bo jest tam pewnego rodzaju otwór. Droga żywych, znajdź sposób na otwarcie bramy. To jest nasz cel. Te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej, Czakczel po prawej. Okej, okay, Iszczel po lewej, a Czakczel po prawej. Okej. Okay. Ale jaką datę miała Iszczel i jaką datę miała ta druga? Zerknijmy w nasze notatki. A więc tam niczego nie mamy o numerach. Ach, a spadając w dół, no to spadniemy po prostu w dół. Zerknijmy na tą liczbę. Tutaj też sam dół się przesuwa. Okej. Gdzie moglibyśmy daty jakieś znaleźć? Czyli tam mamy symbol na tamtym kole jakiś. Może będę mogła otworzyć te drzwi. Tak, wiemy, że będziesz mogła otworzyć te drzwi. Może będę mogła otworzyć te drzwi. Tak, tak, no na pewno. Tylko co my tam mamy? Aha, okej, dobra, tam widzę. A tu co tu jest? Tu jest kropka. Tak jakby, dobra. Zerknijmy, czy mamy taki znak. Mamy kropkę jedną. Jest kropka. Okej, a tu mamy to, co jest na górze. Czyli taki, nie wiem, nakrętkę? Właśnie to, co my robimy. Tak jest. W tym momencie co się dzieje? No, tutaj nie za wiele, ale tu może jakoś przejdziemy dalej. Nie wiem, skąd ona bierze pomysły na to, żeby otworzyć takie przejście i co to ma teraz dla mnie znaczyć? Może będę mogła otworzyć te drzwi. Okej, okay, czyli mamy na górze. Okej, okay. No nie, niezbyt dużo mi to mówi. Tylko spokojnie. Ale sprawdźmy drugą stronę. Może wystarczy, żeby w drugiej stronie zrobić to samo, aby po prostu drzwi się otworzyły. Za chwilę się to okaże. Okej. Tak jest, mamy podłogę jakąś. Cholera, powinnam to przewidzieć. Te symbole. Aha, dobra, bo tu nam się dodatkowe symbole pojawiły w takim razie.
Ale który symbol tutaj będzie? Czyli że co? Czyli że tam? Tak. I tu będzie który? Będzie trójka raczej. Tak, tu będzie trójka, a tu będzie co? A tu będzie znowu ten garnuszek. Ta pokrywka. Chociaż nie, no niekoniecznie. Ale nic mi innego do głowy nie przychodzi, więc zostawimy na razie pokrywkę i sprawdzimy to w ten sposób. Zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli nie, no to znowu będziemy musieli uciekać. A jednak tak. Jednak zadziałało. Aha. Kolejne drzwi. To musi być nieco bardziej skomplikowane. Muszę dopasować te symbole. Więc nie będę tego naciskał, żeby mi się nie zamknęło. O właśnie, kolejne. Więc mamy kolejny symbol. Tutaj też obstawiałbym to samo, czyli kolejną pokrywkę. Sprawdźmy, czy to zadziała. Z tej strony... Co tutaj będzie? Okay, nie do końca widzę, co tam by mogło być. A z tej strony nic nie powinno być. Ale czy jest opcja, żeby nic nie było? Żeby było puste po prostu miejsce. Czyli co, może kreskę jako spację i puste miejsce. Ta kropka na pewno tu nie powinna być. Dobra, obstawiamy kreskę. Ale tak czy inaczej, tam na malowinkach, na tych ścianach, wnękach, które odkryłem, tam są symbole po prostu na ścianach i na ich podstawie ja domyślam się, co ewentualnie może tu być. No sprawdźmy. Tak jest, co udało się. Jakieś postępy? Mam tu niekompletną datę i obrażenie Chakchel. Ja mam u siebie dwie daty. I Ischel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka. Okay. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z pięciu liczb. Tę liczbę uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji, więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to ostatnią 0. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Okej, okay. Ale 0 to jest co? Czyli kreska. Tak bym zgadywał. Czyż nie, no bo... Chwila w sumie. Dobra, Johna. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chakchel? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dzięki. Dwie kropki nad poziomą kreską jest 7. A tamto oznacza 0, dobra. Już mamy jakieś coś. Sprawdźmy, czy to zadziała. Udało się. No, nieźle. Radzimy sobie jakoś z tymi zagadkami. Słuchajcie, moi drodzy, to w dzisiejszym odcinku już wszystko i będziemy kontynuować historię Lara Croft już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!